Słuchajcie, moje drogie raczki, rozłożę dla Was karty z wróżbą na 2021 rok. Co Was będzie czekać? Co przed Wami? Jakie nowe tutaj drogi perspektywy? Również, jeżeli Wam się będzie czytanie podobać, to subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Również na moim kanale jest nowa funkcja Wesprzyj. Także serdecznie zapraszam. Są tam różne opcje, gratisowe wróżby, także że myślę, tutaj warto zobaczyć oczywiście. Może coś Was zachęci. Będziecie mieć coś dla siebie. Moi drodzy, również zapraszam na czytania prywatne. Poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować. No i zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archanioł Stróż, Bogowie Powietrza, Wody, Ognia i Ziemi podpowiedzą mi, co będzie czekać raki w 2021 roku. Co będzie czekać raki w 2021 roku? Niech karty mi podpowiedzą. Raczki. 2021 rok. Co Was dobrego będzie czekać? Jakie nowe realizacje, cele, jaka energia będzie przy tym? Raczki 2021. Dobrze. Dobra, raczki, kochane, rok 2021 to będzie taki czas, gdzie będziecie oczekiwać na spełnienie, realizację swoich marzeń bądź planów. Myślę, że 2021 będzie dobrym rokiem, takim będzie dosyć decyzyjnym dla Was. Widzę, że tutaj troszeczkę, żeby dojść do tych swoich osiągnięć, będziecie musieli postawić na siebie, ponieważ inne osoby wokół Was, które Was będą otaczały, niekoniecznie Wam pomogą. Będzie to rok taki trochę na przykład w pracy rywalizacji pomiędzy kimś a kimś. Tak jakby ktoś chciał Was przeskoczyć, że tak powiem. Tak jakby dwie osoby walczyły o coś. Przepychały się. No i z tego powodu, że ta osoba druga taka będzie, będą troszeczkę takie różne, że tak powiem, kolizje w 2021 roku. Ale oprócz tego jest to dla Was rok, moim zdaniem, dosyć pozytywny. Lecz też i z drugiej strony, niby to, co będziecie chcieli, to osiągniecie sami, tak? Nie będziecie się mogli kierować innymi ludźmi, ani na nich też liczyć. Ale wiecie co? Przed Wami tak jakby jakiś stał wybór w 2021 roku. Niektórzy z Was mogą podpisać jakąś umowę, ale na czyichś zasadach.
Będziecie się bali również w 2021 roku stracić coś, co macie cennego. Będziecie bali trochę o pieniądze, wydaje mi się. No i będą dwa wybory przed rakami w tym roku. Jeden wybór, tak jakby wybór jakiś był przez kogoś, decyzyjny taki, wyznaczony dla Was, i drugi. No i tak naprawdę jeden będzie dużym ryzykiem na całe Wasze życie, a drugi to będzie wybór dobrej tej decyzji. Musicie uważać na to, co różne decyzje, na to, jak różne decyzje, przepraszam, będą miały wpływ na Wasz życiowy los. Niektórych tutaj z raków może los troszkę oszukać. Pod pozorem czegoś. Musicie w tym roku niekoniecznie kierować się zyskiem tylko i wyłącznie finansowym, tylko tak jakby czymś więcej niż pieniądze. Myślenie też swoją głową. Na pewno będzie jakaś taka decyzja ciężka w tym roku, jedna. I wybór. No i postawienie na siebie samego, na realizację w miłości. Natomiast dużo raczków będzie w udanych związkach. Jeżeli kogoś szukacie, to może pojawić się romans, jak i również coś poważnego. Musicie też umieć dobrze wybierać spośród wszystkich osób, które Was czymś zachęcają do siebie. Musicie być przezorni i nie tylko patrzeć się priorytetami finansowymi, tylko iść też i głosem serca, to wtedy będziecie, moje drogie raczki, szczęśliwi. No i taki by był tutaj przekaz dla Was na ten 2021 rok. Życzę Wam, moje drogie raczki, takiej energii, która będzie przy Was w tym 2021 roku, która podejmie tutaj takie, jakby Wam to powiedzieć, takie po prostu pozytywne rzeczy dla Was. Na pewno musicie uważać troszkę w tym roku. Trochę taki przebiegły ten rok dla Was, tak bym powiedziała. Dlatego niech Archanioł Stróż energią czuwa przy Was i podejmuje trochę z Wami dobrą decyzję. Także, moje drogie raczki, życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęśliwego 2021 roku i tutaj jeszcze raz uśmiechu, szczęścia, pozytywnej energii i radości. Do usłyszenia.